momencie czteroletnie rządy Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Wspólnej Koalicji. Jak pani ocenia ten czas? Wie pani co, ja za bardzo nie siedzę w polityce, jak to się mówi, nawet się nie interesuję za bardzo. Ja jestem na emeryturze, nie? I są kłopoty z lekarzami, z tym, są bardzo duże kłopoty. Nic się właściwie nie poprawiło. Mi oceniać, no to co ja mogę, bo zawsze się mówi, że no nic się nie dzieje, wiadomo, opozycja od tego jest, nie? Ale ja teraz tak trochę jeździłem, bo byłem i na północy, i na południu, i na wschód jeździłem. Jest jedna wielka inwestycja. Polska jest normalnie pajęczyną dróg, jak można powiedzieć, bo przecież poprzeplatana jest tymi drogami niesamowicie. To znaczy, że coś się dzieje. Na pewno widać szereg pozytywnych zmian. Widać, że się to troszeczkę rozwija, że są rozpoczęte inwestycje, są rozpoczęte budowy. No to wszystko jakoś w zasadzie działa. Czy coś się zmieniło na lepsze, czy nie? Czy raczej na gorsze? Pani co, nie widzę tego. No może trochę tak. Może człowiek tak nie obserwuje jednak cały czas, prawda, na bieżąco. Trochę to się poprawiło, jeśli chodzi o pracę, bo tu postawili Electrolux, no trochę tam zrobili. No. W ogóle w Polsce w kraju się bardzo dużo dzieje. Buduje się dużo domów. Na przykład byłem w Czechach, nie? W Czechach tam się nic nie dzieje. Tam stoją pod domami, niby ładnie mają tam koło domów ogródki, ale te stare Skody jeszcze stoeski widziałem, że stoją. A tu u nas jest jednak, tu jest Kanada. Gdyby pan miał zostać posłem, to co dla pana byłoby najważniejsze do zrobienia dla Świdnicy, dla Polski? Dla Świdnicy, dla Polski, tak jak kiedyś to było. Fabryki, miejsca pracy. To jest główna rzecz dla ludzi, którzy muszą zarabiać pieniądze i wydawać te pieniądze. Cały system, który nas otacza, od autostrad, domów i wszystkiego, tworzą ludzie. I jako posłowi zależałoby mi na tym, żeby ci ludzie z sobą zaczęli po prostu rozmawiać, a nie wymieniać się pismami, nie przerzucać się różnego typu przepisami, nie jakby siłować się, kto zna więcej, lepiej tych przepisów, czy jakiś kruczek, tylko żeby nastąpiły dyskusje i rozmowy. Zupełnie nie wiem, jeżeli chodzi o młodzież, o szkoły. To jest ważne, to jest bardzo ważne i żeby ta młodzież miała się gdzie podzieć. Ja nie zamierzam być posłem. Nie. Ale gdyby pan miał wpływ na to, co się w Polsce robi, to co dla pana byłoby najważniejsze do zrobienia? No właśnie to szkolnictwo, no i chodzi o tych emerytury, o tych starszych ludzi. Ja bym tutaj właśnie dążył do zjednoczenia chyba tego społeczeństwa, a nie podziału. No i to jest najważniejsze, żeby był spokój i zgoda, no bo coś innego życzyć, no. A wtedy jest wszystko, jak jest zgoda, no to wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. Witam Państwa serdecznie w nowym odcinku programu Kawa Samo Południe. Naszymi gośćmi dzisiaj są pan marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Grzegorz Schetyna, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka oraz prezydent miasta Świdnicy, pan Wojciech Murdzek. Pierwsze pytanie do naszych gości skierowane jest do pana marszałka. Panie marszałku, jak pan z punktu widzenia wrocławianina ocenia Świdnicę, rozwój Świdnicy i samych Świdniczan? Świdnicę znam jako obywatel Dolnego Śląska i od wielu, wielu lat. I to jest takie miasto, które po pierwsze jest piękne ze względu na architekturę, na historię, na usytuowanie, ale to jest też miasto, w moim przekonaniu, które wykorzystuje swoją szansę. To jest miasto, które widocznie się zmienia. I mówię to o perspektywie nawet nie miesięcy czy lat ostatnich, ale od lat 80. To widać, że tu dobrze są wykorzystywane środki europejskie, to jest taka dobra energia, która daje prowadzenie wspólnych projektów. To jest ważne miasto też, bo jest w centralnym miejscu regionu, tak jak powiedziałem, z własną historią i z własnymi ambicjami, o czym wszyscy wiedzą, także we Wrocławiu. Tak jest. Nie mamy tak dużych ambicji jak Wrocław, ale uczymy się bardzo szybko. Momentami mamy większe. Momentami, tak jest. Skromnie. Ale potem przychodzi otrzeźwienie. Następne pytanie skierowane jest do wszystkich naszych gości. Chciałbym o rozpoczęcie odpowiedzi pana prezydenta. Szanowni Państwo, jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca pomiędzy samorządem terytorialnym a parlamentem, pomiędzy samorządowcami a parlamentarzystami? Panie prezydencie?
Na pewno jest to ciekawe zagadnienie i myślę, że tak po już przeszło 20 latach Polski samorządowej, ja od początku w tym uczestniczę, to obserwuję ten proces. Wydaje się, że trzeba to pytanie stawiać i o nim rozmawiać, żeby no, samorządy złapały taki prawdziwy drugi oddech. I myślę, że dzisiaj nie podamy pewnie recepty, ale sądzę, że taka przestrzeń takiego rzetelnego, przygotowanego rozmawiania jest tym takim dobrym punktem wyjścia, ale też umiejscowienie bardziej precyzyjne samorządu w całym procesie związanym z kształtowaniem rozwiązań w Polsce. Żebyśmy nie byli od czasu do czasu partnerem, ale żeby ta współpraca była bardzo taka systematyczna, umocowana. Dotychczasowe rozwiązania jakby już nie w pełni zaspokajają te potrzeby. Pani poseł? No przede wszystkim popieranie dobrych projektów, dobrych pomysłów samorządu i wsłuchiwanie się w głosy samorządu tak, aby otwierać nowe przestrzenie. Ja patrzę na tę współpracę. Chciałbym, żeby ona była zawsze oparta na zaufaniu, bo wtedy można dużo więcej i nie zawsze to jest proste. Ale uważam, że takie wspólne projekty, które są prowadzone, wspólne projekty inwestycyjne, jak na przykład Orliki wcześniej, czy później przebudowa dróg lokalnych wspólna. To znaczy, że angażują się pieniądze, angażowane są pieniądze rządowe i samorządowe, różnego szczebla często, ale to pokazuje, że można razem współpracować, można razem prowadzić wspólne, ważne projekty. Takie projekty też są doceniane, dostrzegane przez Komisję Europejską i one będą dawać, generować większe pieniądze, po które można sięgnąć w Brukseli. Więc ja myślę, że współpraca oparta na konkrecie, na zaufaniu i na takich dobrych emocjach. Moim zdaniem to jest przyszłość. Piękne słowa. A więc moje kolejne pytanie jakby jest naturalne. Czy Świdnica przez najbliższe 4 lata nowej kadencji parlamentu może stać się takim wzorcowym miejscem wzorcowej współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a parlamentarzystami, tak żeby nie była tylko kojarzona z realizacji, z organizacji Kongresu Regionów, ale także, żeby była miejscem, aby każdy powiedział, Świnica to jest to miejsce, gdzie parlamentarzyści z samorządowcami współpracują najlepiej i inne miejsca, inne miejscowości mogą się na nich uczyć. Czy panowie, państwo możecie złożyć taką deklarację takiej współpracy przez najbliższe 4 lata? No, oczywiście tak, bo tak marzy się, żeby tak było, a ponieważ jako Świdniczanie lubimy te momenty, kiedy się wyróżniamy i kiedy mamy się czym pochwalić, to ta przestrzeń do pochwalenia się byłaby dobra. Natomiast nie odrywałbym tego od Kongresu Regionów, bo to też nas wyróżnia, że to przejęcie się właśnie jakością współpracy samorządu, parlamentu, różnych instytucji znajduje odzwierciedlenie w samym Kongresie. Jeżeli tam będziemy coś wypracowywać, to z ogromnym przekonaniem i szczerością po to, żeby wcielać to w życie. Ten rodzaj i jakość wcielania w życie dobrych rozwiązań w ścisłej współpracy z parlamentarzystami, no to myślę, że może nas w taki dobry sposób wyróżniać. Pani poseł? Ja oczywiście nie wyobrażam sobie dobrej pracy w parlamencie bez bardzo dobrej współpracy z samorządami i tutaj w ogóle no to pytanie prawie mnie zaskakuje, jak można w ogóle pytać o to, czy powinna być wzorcowa współpraca, oczywiście powinna być wzorcowa. Dlatego, że niektórzy samorządowcy zapominają, jak się dostaną do parlamentu, o swojej historii, niektórzy i myślę, że to też jest ciekawe pytanie i mam nadzieję, że te dobre nasze przykłady tą tendencję odwrócą. Mam nadzieję, że tak będzie. Niektórzy zapominają przed wejściem do parlamentu. To tak z ludźmi tak po prostu jest, że czasami mają krótką pamięć i nie wiedzą, że w samorządzie też są wybory. A uważam, że zawsze jest tak, że tak jak mówiliśmy, współpraca powoduje, że wszyscy, że te projekty powinny być komplementarne. Samorządowy i parlamentarny, ministerialny, rządowy wreszcie. Też samorządowy na każdym szczeblu, bo przecież samorządy powinny ze sobą współpracować. Na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, to wszędzie jest dobra współpraca potrzebna. Dlatego mówiłem właśnie, jak najmniej partyjności, różnic, budować to, co wspólne. I to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Dzisiaj przed tymi wyborami, potem całe szczęście, mamy 3 lata bez wyborów, więc będziemy mogli poświęcić się naprawdę takiej ciężkiej, trudnej, ale zaawansowanej pracy.
Panie Marszałku, zna Pan dokonania i pracę Pana Prezydenta jako samorządowca, zna Pan codziennej pracy parlamentarnej Panią Poseł. Czy według Pana taki tandem może być takim wzorem współpracy?